Cześć, tu Lenusia Czarusia. Rodzice zabrali mnie do zoo we Wrocławiu. Czemu nie ma mała chodka? Zagrałeś ją, tatusiu? Najbardziej mi się podobało afrykarium. Ale zobacz, jak to jest głęboko. Zobacz tam głęboko. Zobacz, jak to jest głęboko. Ona chyba cię polubiła. Przepływała do mnie pławka i się bardzo zdziwiła. I miała takie dziury, to są skrzela. Były tam foczki, rekiny, manaty. Właśnie te rekiny tak przepływały koło mnie, jakby chciały mnie zjeść. Bała mi się strasznie, ale i tak są za szybą, więc nie trzeba się nic bać, więc polecam, żeby tam pojechać. I rekiny mi przepływały nad głową w tunelu takim. Też żółwie i taki wodospad i hipopotamy. Na zewnątrz były pingwiny i foczki. Weszliśmy do dżungli, co się nazywa Kongo. Jest ona w Afryce. Czułam się jak w prawdziwej dżungli. I to takie... Najbardziej podobały mi się manaty, największe wrażenie na mnie zrobiły. Bo są bardzo podobne do foczek, tylko że są o wiele większe i mają właśnie, tak jak mówiłam, ten okrągły ogon. No i one żyją w takich dosyć ciepłych wodach. A wiesz, że tu był taki ogromny tatuś? No, widziałem. A jeżeli ktoś się zgubi, to trzeba... walnąć. I co to daje? To wtedy to tak słucha na całą dżunglę. No. I wtedy jak to słyszeć na całą dżunglę, właśnie ktoś do mnie przyjdzie. Poczekaj. Piję mleczko. Taką kartkę z Światem Pozwolonym 3D. Nemo jest. Nemo, tak i różne te... Ale oczy od tego wariują. Widziałam też żyrafy, zebry, nosorożce, niedźwiedzie nawet i tygrysy. No i także słonie z takimi trąbami śmiesznymi. Są małpy, które się nazywają pawiany, bo mają gołe tyłki. I one są dosyć małymi małpami, ale też nie za ładnymi. Poszliśmy też do terrarium. Były tam krokodyle, smoki Indonezji, czyli warany, żółwie i węże. Na koniec byliśmy w akwarium. Na pewno znacie bajkę Dory i Nemo. Widziałam tam właśnie błazenki, czyli Nemo, a później Dory, tak naprawdę nazywa się Dory, pokolec królewski. I oczywiście zostawiajcie lajki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa, pa!